regulamin złotej i tak musi być przestrzegany bez względu na to, ile właścicieli jest tego apartamentu. Bo nie mówimy tutaj o 20 tysiącach mieszkańców, no ktoś by na głowę upadł. Tu będzie po prostu tylu właścicieli i prawo na to zezwala. I tu jest test prawa własności, czy jeśli mówimy o poszanowaniu prawa własności, to czy inni są w stanie poszanować, że ktoś jest części też właścicielem i wynikających praw, które ma do swojej własności, czyli na przykład służebności. Jeśli jestem współwłaścicielem tego apartamentu, mam prawo służebności bez względu na to, ile mam udziałów na dojście do lokalu. I tu jest test systemu, ponieważ może to zmienią w przyszłości, może będzie minimalna wartość udziału, która jest rozsądna dla ustawodawcy, ale prawo własności w Polsce może ograniczyć ustawa, czyli tutaj w tym wypadku prawo budowlane, ilość osób przebywających na piętrze.